Sailing. Spokój, cisza, dosłownie letnia pogoda, ćwierkające ptaszyny. Grot został zaryfowany, bo wcześniej wiało, hukało, hulało, a teraz już się nie chce rozryfowywać nikomu. Marina Błotnik. Gotujemy wodę na herbatkę. Zaraz będzie śniadanko. Spało się chłodno, ale nie jakoś strasznie zimno. Zapowiada się piękny dzień. Zapowiada się piękny, piękny dzień. Dzień drugi. Za nami tam daleko Marina Błotnik. Wypłynięte. Ciśniemy na foczku z wiaterkiem. Tam już widać śluzę przegalinę, przez którą będziemy przechodzić na Wisłę. Jak to mówią tutaj miejscowi? Wisłę bieżącą. Czekamy na otwarcie śluzy. Już zatelefonowaliśmy, zgłoszone. Pani powiedziała, żeby zaczekać. Będą zaraz otwierać śluzę. Most zwodzony. W Błotniku byliśmy pierwszym jachtem gościnnym w tym roku. I teraz jesteśmy pierwszym jachtem śluzującym się przez tą śluzę w tym roku. I pierwszym jachtem przepływającym pod tym mostem w tym roku. Czujemy się trochę jak pionierzy. Wpływamy na Wisłę. Minęliśmy most. Specjalnie dla nas podniesiony. More. Właśnie wpłynęliśmy na Wisłę. Juhu! Taką kamienną rafę, taką płyciznę. Widać, jak się pora rozbija o kamulce. Tam daleko widać budowę mostu w Kiezmarku na trasie tej sławetnej siódemce z Gdańska do Warszawy.
która w tej chwili ten etap jest remontowany Elbląg Gdańsk i właśnie budowany jest nowy most. Tam widać tę budowę. Będziemy tam za parę dni płynąć, ale z powrotem. Po lewej już, tam gdzie kępa tych drzew i po prawej widać wrota przeciwpowodziowe, śluzy Gdańska Głowa. I tam jest wejście z Wisły na Szkarpawę. Most otwierany wahadłowo? Jak on się nazywa? Wahadłowo? No tak, no tak. A więc wahadłowo. Z Wisły, gdzie mamy Towarzystwo Straży Granicznej, na... Szparkawę. Na Szkarpawę. No i w śluzie. Easy peasy. Pan ma kupę roboty, bo musi najpierw otworzyć tą kładkę. I widać, że po prostu jest to bardzo uciążliwa praca. Tutaj sobie mieszka pan śluzowy. Tu mieszka też piesek taki. Sunia taka sobie chodzi i szczeka na ludzi. No. Straż graniczna płynie do Pasłęki, ku chwale ojczyzny i granic polskich. Piksel się zakochał w śluzowej. Śluzowa. Sunia. Dzień dobry, pani śluzowa. A masz tam szyszkę? Przynieś szyszkę. Przynieś szyszkę. No tak, tak. No, już zapłaciliśmy przez to. Ty też wiesz. Śluzowa. O, szyszka. No i proszę bardzo, rzeczka Szkarpawa. Na fotku z wiaterkiem sobie płyniemy. Wąska dosyć, jak widać. Tam za zakrętem Gdańska Głowa śluza została. Wendera już się ciągnie oczywiście. Nawet węższa niż Wilanówka, nie? Węższa niż Wilanówka chyba. Tam tablica z 1 km. A na 15 km tej rzeczki mamy miejscowość Rybina i to jest nasz pierwszy taki morze postój. Chciałem zauważyć, że zaczął padać deszcz. Deszczyk zaczął padać. Tu jest ta chmura, spod której pada deszcz, a tam na przykład jest piękne, błękitne niebo. Jeremie Bobrowe. Jak pływałem w 2010, to tyle ich nie było. W ogóle nie pamiętam. Uciekają, uciekają. Most kolejkowy w Rybinie. Na Szkarpach. I teraz tak, on się otwiera w ten sposób, teraz jest na stałe otwarty i obsługuje się go ręcznie. No, tutaj widać tory, wąziutkie, malutkie, wąskotorowa kolejeczka sobie jeździ do Sztutowa, która kiedyś woziła nie turystów. Wajchy, druty, fajna sprawa. I teraz tak, to mamy miejscowość Rybina. Po lewej widać niebieski żuraw tam. O tam. I tam jest most nad rzeką Wisłą Królewiecką. Tam się płynie Wisłą Królewiecką, a tam się płynie Szkarpawą dalej. Znaczy obydwie kończą się na Zalewie Wiślanym, tak czy inaczej. My popłyniemy Szkarpawą i przed wyjściem na Zalew Wiślany skręcamy w prawo w nogach później, tak? Ale to już jutro. Dzisiaj zatrzymujemy się w... O, mamy tablica 15 km. Dzisiaj zatrzymujemy się tutaj w Rybinie na noc. Zobaczymy tylko jeszcze gdzie. Czy tutaj przy tym jakimś takim nowym nabrzeżu? Chyba fajnie, bo jest jakieś boisko do siatki, jakieś kajaki, bojki. Także może być fajnie. Wiem, że kiedyś była przystań tam na tej wysepce i że jest przystań tam po lewej stronie przy Wiśle Królewieckiej. A gdzie się zatrzymamy? To zobaczymy. No.
Natomiast co mamy w sumowaniu za dobę? Bezpłatny odbiór nieczystości stałych, bezpłatny dostęp do toalet i umywalek, bezpłatny dostęp do infrastruktury rekreacyjnej na terenie przystani, czyli pewnie chodzi o boisko. Czyli jak zapłacimy 13 zł, to mamy bezpłatne coś. No, tak to działa generalnie. I nie ma nikogo na miejscu, jest tylko na tablicy telefon do Bosmana podany, więc dzwonimy i prosimy o toaletę. Zwariujemy. Taki wieczorek, drugiego dnia rejsiku. Łódeczka stoi. Chłopcy się bawią. Dziewczynki też się bawią.